Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o przemiennikach częstotliwości LGLS G100, czyli godnym następcą flagowca IG5A. Jak widzimy, seria G100 to te ciemniejszych obudów falowniki. One zastąpiły serię IG5A. Chyba nie ma w Polsce automatyka, który na swojej drodze zawodowej nie spotkał się z falownikami IG5A. Jest to flagowy model producenta LGLS, który cieszył się niesamowitym dużym uznaniem na całym świecie. Przemienniki częstotliwości IG5A podbijały rynek automatyki przez blisko 20 lat. W Polsce sprzedano ponad 1 000 000 sztuk tych falowników. Przyszedł już czas na zmiany i kultowa już seria zostaje zastąpiona godnym następcą modelu G100. Jak godnym, zaraz przedstawimy różnicę pomiędzy oboma seriami i sami Państwo zdecydują, czy jest to godny następca. Falowniki koreańskiego producenta seria G100 to nowy udoskonalony napęd. Przedrostek G oznacza General Application, czyli falowniki ogólnego zastosowania. Obecnie dostępne w zasilaniu trójfazowym 3x400V i mocach od 0,4 do 22 kW. Jedną z fundamentalnych cech serii G100 jest znakomite sterowanie wektorowe. Nowoczesne algorytmy sterujące pracą napędu są uważane przez ekspertów za najlepsze sterowanie wektorowe stworzone przez firmę LS w całej historii. Doskonale sprawdzą się w aplikacjach nie tylko wymagających specyficznych funkcji, na przykład pozycjonujących. Nowa seria wyposażona jest w filtr EMC klasy C3, czyli to, czego brakowało w poprzedniku serii IG5A. Kolejnym sporym atutem serii G100 jest kompaktowy rozmiar i możliwość montażu na szynie DIN. Falowniki mają możliwość montażu na szynie DIN. Tutaj mamy przedstawione falowniki tych samych mocy: 0,4 kW G100 oraz IG5A, 4 kW G100 oraz 4 kW IG5A oraz 7,5 odpowiednio G100 oraz IG5A. G100 jest to udoskonalona seria IG5A, a nowoczesne algorytmy sterowania, ulepszony sensorless oraz dual lighting sprawia, że te falowniki są naprawdę w samym topie, jeżeli chodzi o falowniki ogólnego przeznaczenia. Przemienniki częstotliwości z przedrostem G posiadają dobór mocy wedle dual ratingu. Bez trudu radzą sobie w wymagających aplikacjach, np. walcarki, miksery, kruszarki, podnośniki, traki itd., itd. Seria G100 jest także niezastąpiona w przypadkach wystąpienia obciążeń regeneratywnych. Jest to doskonała funkcja, o której dużo osób wie, ale mało falowników ma taką funkcję. Na czym polega taka funkcja wystąpienia obciążeń regeneratywnych, czyli takich, które hamują wałem silnika albo przyciągają wał silnika, co przyczynia się do powstania bardzo dużej bezwładności i wprowadzenia silnik w stan pracy generatorowej, czyli regeneratywnej. W dużym skrócie stan takiej pracy oznacza, że silnik generuje energię, która wraca do przemiennika. W związku z tym inżynierowie LGLS dostosowali serię G100 do pracy w stanie pracy generatorowej i wyposażyli falowniki tej serii w szereg funkcji zapobiegających takiej pracy. Seria G100 posiada również wbudowany moduł hamowania z możliwością podłączenia zewnętrznego rezystoru hamowania. Ale, co bardzo ciekawe, falowniki G100 dysponują także funkcją hamowania strumieniem, które nie jest tak bardzo dobrze jeszcze znane na rynku automatyki, lecz jest to bardzo, bardzo ciekawa funkcja i najbardziej dynamiczne hamowanie silnikiem właśnie odpowiada funkcja hamowania strumieniem. Nie wymaga do tego stosowania rezystora hamowania. Metoda ta jest bardzo przydatna wówczas, gdy start i stop silnika nie jest tak bardzo często wykonywany. Czyli jest wykonywany powiedzmy kilka razy na godzinę bądź rzadziej, wtedy jak najbardziej możemy umożliwić funkcję hamowania strumieniem silnika. I taką funkcję oczywiście posiada falowniki G100. Konstrukcja falownika G100 opiera się na nowych wytycznych norm europejskich. W tej serii skupiono się także na zwiększeniu wytrzymałości i odporności termicznej przemiennika. Do zaprojektowania obudowy i wykonania tej obudowy falowników G100 zostały wykorzystane wojskowe standardy niezawodności. Posiada również udoskonalone powłoki płytek PCB.
Dlatego według wszelkich informacji, jakie otrzymaliśmy, projektowana żywotność falownika G100 na podstawie MTTF wynosi 27 lat. Dobra, a więc może podsumujmy, reasumując wszystkie informacje, które do tej pory usłyszeliśmy, to seria G100 czym się tak naprawdę różni w stosunku do poprzedniej serii IG5A? Bo przypominamy, seria G100 zastępuje serię IG5A. Jest to naprawdę godny następca, są dużo funkcji udoskonalonych i wiele więcej możliwości daje nam ta seria przemienników LGLS G100. Ok, reasumując w kilku punktach, podsumuję Państwu różnice. A więc zacznijmy od udoskonalonego sterowania wektorowego z zaawansowanym algorytmem autotuningu. Wbudowany filtr EMC klasy C3, czyli to, czego brakowało w IG5A. IG100 posiada początkowy moment obrotowy o wysokiej wartości oraz automatyczne zwiększanie momentu do obciążenia. Posiada również ulepszony sensor LES, łatwość nastawy regulatorów, rozszerzony lotny start, funkcję ATB, czyli automatyczne podbicie momentu. Falowniki G100 posiadają również funkcję buforowania energii elektrycznej. Jest to bardzo fajna i ciekawa funkcja, bo przy wystąpieniu braku zasilania falownik będzie pobierał energię regeneratywną z silnika napędu, czyli jeżeli, krótko mówiąc, zabraknie nam zasilania w zakładzie, falownik na krótki okres pobierze sobie energię regeneratywną silnika, tak aby podtrzymać własne zasilanie i wszystkie funkcje zostały zachowane, zapamiętane bez konieczności nastawiania od początku wszystkich funkcji podczas gdy zasilanie wróci do normy. Kolejnym ciekawą funkcją, jak już wspominaliśmy i rozwijaliśmy wcześniej, to jest funkcja hamowania strumieniem, czyli wykorzystujemy falownik jako rezystor hamowania, ale nie potrzebujemy do tego osobnego rezystora. Posiada również pełen dual rating dla pomp i wentylatorów, czyli polega na tym, że dobieramy przemiennik częstotliwości szereg niższy niż to, co wskazuje nam tabliczka znamionowa silnika dla aplikacji Normal Duty, czyli krótko mówiąc, mamy wentylator o mocy 7,5 kW, to śmiało możemy wybrać do sterowania takim wentylatorem falownik o mocy 5,5 kW i on równie dobrze i bardzo dobrze spisze się w przypadku takiego napędu. Dodatkowo G100 posiada dwa wyjścia przekaźnikowe, wbudowany potencjometr. Jak widzimy, seria G100 tego nie posiadała, a każdy model falownika G100 posiada wbudowany potencjometr, bardzo przydatny podczas precyzyjnego nastawiania częstotliwości. Dodatkowo falowniki G100 zostały wyposażone w fajny, bardzo dobrze dostępny port RJ45, umożliwia to szybką komunikację Modbus. Otwieramy tą klapeczkę, podłączamy przewód sieciowy RJ45, podłączamy do komputera poprzez konwerter RS485 USB i tak możemy w bardzo szybki, łatwy sposób komunikować się za pomocą programu dedykowanego falownikom LS, czyli DriveView. Z falownikiem wymieniamy informacje i kontrolujemy wszystkie parametry między falownikiem a komputerem. To rozszerzaliśmy w innym filmiku, dlatego zapraszamy, jeżeli ktoś jest ciekawy, jak to funkcjonuje, taki program. G100 względem IG5O został również wzmocniony materiał obudowy oraz powłok PCB. Dodatkowo ma możliwość montażu side by side, czyli jeden koło drugiego. Zachowamy tylko 2 mm, czyli tak naprawdę niewiele i możemy montować te falowniki obok siebie. G100 posiada również funkcję przeciążeniową, programowalną blokadę pracy oraz funkcję prędkości zerowej, tak zwane trzymanie w zerze, a także sygnał ostrzeżenia przed błędem. Jak widzimy, jak wszystko wymieniliśmy, sprawia to wszystko, że seria G100 naprawdę staje się godnym następcą kultowej już serii IG5A, dlatego śmiało polecamy tą serię i można zastępować wszystkie falowniki IG5A właśnie tą serią G100. Jest to naprawdę bardzo dobra seria, zapowiada się wyśmienicie, jej parametry naprawdę zostały udoskonalone względem serii IG5A.
i doskonale sprawdzą się w różnego rodzaju aplikacjach. Tutaj jeszcze, jak widzimy, wcześniej przedstawialiśmy montaż na szynie DIN, również bardzo fajny w szafach sterowniczych, ponieważ sobie możemy śmiało to zamontować bez problemu kombinowania i wyznaczania osobnego miejsca. Mamy tutaj falownik G100 i G5A o mocy 0,4 kW, 4 kW oraz 7,5 kW. Są to falowniki bardzo dobre. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.